Na, na. Na. Ну, не гони, не гони. Нет, нет, блин. Dziesiątki kanałów, łodzie zamiast samochodów, drewniane wąskie kładki, meandrujące między domami rybaków, kolorowe kwiaty na gankach, piejące koguty w przydomowych gospodarstwach. Wilkowo, czyli położona w delcie Dunaju ukraińska Wenecja, to synonim sielskości i ostoja dzikiego ptactwa. Niemal połowa 90-tysięcznego miasta do dziś nie ma dostępu do jakichkolwiek dróg publicznych, a jedynym sposobem wydostania się z domu jest łódka lub pieszy spacer. Jesteśmy teraz w Wenecji. Czyż zwyczajne nowiny. Taki wygląd, lewy czy prawy? Który profil lepszy? Dobrze strzelam. Każdy. Daj, a, każdy. Zakrywaj, łoba zaczyniaj. Na dzisiaj dojazd do Wilkowego. Mamy do zrobienia około 100... ile tam było? Ze 170 km. No ja na chwileczkę się obijam, teraz Kasia przejęła pałeczkę kierowcy. Widzicie skupienie na twarzy, bo droga nie jest najlepsza. I na granicy mołdawskiej w ogóle przestrzegali nas przed tą drogą. Mówili, że przez najbliższe 80 km będą dziury, nic więcej. No i chyba mieli rację. Większość domów pobudowanych w tak zwanej mokrej strefie ma dociągnięty prąd i kanalizację. Miasto pobudowało też sieć skromnych, drewnianych kładek, aby było łatwiej się poruszać. Ważne też jest, by drożność kanałów była stale utrzymywana. Stosuje się w tym celu mieszankę drewna i suchej gliny, z których budowane jest nabrzeże. Jak się domyślacie, transport wszelkich towarów odbywa się drogą wodną. To miejsce ma wiele wspólnego z tą prawdziwą włoską Wenecją ze względu na liczne kanały, które oplatają miasto z każdej strony. Może nie ma tylu zabytków, ale też jest urokliwie, co zaraz wam postaram się pokazać na krótkim spacerze. Z Wilkowa można się wybrać do ujścia Dunaju, do Morza Czarnego, które znajduje się dosłownie kilka kilometrów stąd. Wiele osób oferuje tutaj tak zwane ekskursje do nulogo kilometra. Patrz, gondola jak w Wenecji. No i nasza przewodniczka, doszliśmy do skrzyżowania. Gdzie teraz? Prawo? To prawo chyba kogoś, kto z drugiej strony idzie, bo to jest lewo. No, no właśnie. No po prostu wydaje mi się, że to wcale tak się samo tu nie dzieje. Nie jest to takie tanie w utrzymaniu te kanały, żeby muszą je jakoś... Tak jak tutaj, zobacz. Tak jak tutaj właśnie blachą jest wszystko wzmocnione, żeby się nie osunęło do środka, żeby można było łódką wpłynąć i dopłynąć do domu. Tak sobie spacerując, doszliśmy do jednego z ostatnich domów Wilkowa. Tam czekał na nas pan Sieriorza. Szczerze zdziwiony pojawieniem się turystów, bez wahania zaprosił nas na herbatkę i wino. Chcesz coś powiedzieć? O ty to ruzio! Czuję się trochę zakłopotany. Jest bardzo fajnie, poznajemy się. Zatra, przychodzicie, ja przychodzę was na obiad. No to ja jestem gotowa. No to nagrywaj, no. Katiaż, do jak wy budzicie piec? Tylko... Dawid, tylko pozwonić надо, żeby ja przygotowała. O, хорошо. To taki taniec chyba. Budzicie. Aż w Polsce was... Tak, dawajcie, stójcie. Ale skażycie, ta film będzie. Skażycie, jak was zawód. Masina i Mila. Milena. Wieść lokalna.
Dzisiaj powiem wam kilka słów o mieszkańcach Ukrainy. Jacy oni są? Przede wszystkim są mega, naprawdę mega serdeczni i pomocni. Niezależnie od wagi sytuacji, zawsze zainteresują się problemem i pomogą, jeżeli jest taka potrzeba. Ukraińcy są bardzo gościnni. Gość będący w domu jest traktowany jako najwyższa wartość. Z takich ciekawszych cech, która myślę, że jest zauważalna już na pierwszym kroku, jest szczerość i brak owijania w bawełnę. Jeżeli Ukraińcowi się coś nie podoba, niezależnie od tego, czy jesteście na wsi, czy w mieście, powie wam to. Od razu zwróci uwagę i nie będzie przebierał w słowach czasami. To ma swoje plusy i minusy, no bo nie ma w społeczeństwie jakiejś tam anonimowości, że ktoś się boi komuś zwrócić uwagę, jeżeli dana osoba zachowuje się źle. Ale czasami ta szorstkość powierzchowna może być odbierana na początku dość negatywnie. Pamiętam, jak kiedyś jechałem w Odessie tramwajem, akurat środkowe drzwi nie działały w tym tramwaju. I na przystanku konduktorka dość szorstko właśnie informowała pasażerów, że drzwi nie działają. Babka próbuje wsiąść przez środkowe drzwi z zewnątrz, a ono się drze na cały tramwaj. Syryjny dźwier nie rabotaje, ja już skazała, co wy nie pani majecie? A skąd babka ma wiedzieć, skoro dopiero wsiada do tego tramwaju, nie? No to takie niuanse. Wbrew temu, co sądzi się w Polsce, Ukraińcy umieją pić. Zazwyczaj koło wódki czy jakiś tam kilku piw ląduje zagrycha. W naszym rozumieniu zagrycha. Zazwyczaj jest to suto zastawiony stół. Nawet jeżeli zbyt niewiele nie ma w lodówce, to od razu robi się zakupy. I nie ma czegoś takiego, że pijemy przy pustym stole i na pusty żołądek. Jesteśmy w Pelican City, czyli turystycznym centrum Wilkowa. Stąd odpływają wszystkie łódki w rejsy właśnie do delty Dunaju, do tak zwanego zerowego kilometra. Pierwotnie mieliśmy płynąć z synem pani Rity i pana Seriorzy, tak się umówiliśmy, ale jakoś coś nie zagrało. Nie wiem, czy nie dogadaliśmy przez telefon, ale w omówionym miejscu go dzisiaj nie było. Czekaliśmy pół godziny, stwierdziliśmy, no dobra, w takim razie jedziemy z powrotem do Pelican City i kupujemy sobie normalną wycieczkę. Przewodnik wymienia te wszystkie nazwy ptaków i pokazuje, że ten z białym brzuszkiem nazywa się tak, ten z białą główką nazywa się tak, to zdaję sobie sprawę, jakim jestem ignorantem ornitologicznym. Obiadu niestety odmówiliśmy. Trzeba było jechać dalej, ale nazajutrz jeszcze na chwilę odwiedziliśmy ostatni dom w Wilkowie. Dobra, Kasiu, tu na skrzyżowaniu w lewo powinniśmy skręcić. Tak. Idziemy do naszych nowych znajomych dać im mały prezent z Polski. Zobaczymy, czy się ucieszą. Rita, u nas taki maleńki podarunek dla was za przygłaszenie. Da. Podождите minutę, ja... Gdzie to jest? To nasza polska wódka. Ja znaję w Ukrainie mnogo dobrej wódki. Спасибо. На вас за приглашение, за познакомство. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Будете ещё заходите. Заходите. Детки. Давид, powiedz mi, co dostałeś od pani? Dostaliśmy 6 sulianok, takich lokalnych ryb, które w Dunaju pływają. W ogóle nie było dyskusji. Dostaliśmy 6 i nie ma 2, nie ma 3, tylko musimy zjeść 6. Nie wiem, co my z nimi zrobimy. One są w tej chwili zamrożone na kamień. Kot się aż zainteresował. A nie umiemy obrabiać ryb. Jesteśmy po prostu... Na kuchence turystyczny. Jesteśmy ludźmi z miasta i chyba sobie z tym nie damy rady. Ale trzeba popróbować. No. Zapraszamy was do innych filmów z Ukrainy. Już w następnym odcinku odwiedzimy Sergiejewkę, czyli podupadły kurort nad Morzem Czarnym, gdzie między innymi wdrapiemy się na 17. piętro opuszczonego hotelu. Do zobaczenia!